Państwo, zebraliśmy się dziś w ten piękny, słoneczny dzień, aby uczcić 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z ważniejszych dokumentów w dziejach państwa polskiego. Był on ważnym krokiem na drodze do niepodległości i suwerenności Polski. To dzięki Konstytucji mieliśmy szansę na rozwój kulturalny, gospodarczy i społeczny. Była ona również wyrazem walki o wolność i prawa człowieka, które stanowiły fundament naszej państwowości. Za nami 1 maja, kiedy to obchodziliśmy 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi. Dziś obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 maja. I aby uczcić fakt, iż żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, odśpiewajmy Mazurek Dąbrowskiego. Obchodzimy jedno z najważniejszych świąt narodowych w historii Polski. Święto Konstytucji 3 maja. Jest to dzień, który przypomina nam o naszych korzeniach, naszych wartościach i naszym wspólnym dziedzictwie. Konstytucja 3 maja, uchwalona w roku 1791, była przełomowym momentem w historii Polski. Stanowiła owoc prac Sejmu Czteroletniego, była inicjatywą części posłów i senatorów, którzy przy poparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przygotowali ustawę reformującą ustrój Rzeczypospolitej. Warto dodać w tym miejscu, że jednym z sygnatariuszy Konstytucji Majowej był właściciel Kodnia Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii, marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Konstytucja była pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych na świecie po Konstytucji Korsykańskiej i Amerykańskiej nowoczesną spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja czyniła z Rzeczypospolitej dziedziczną monarchię konstytucyjną, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, dwuizbowy sejm, wykonawczą, król i straż praw oraz sądowniczą. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała drogi awansu społecznego i perspektywy dalszych przekształceń ustroju. Szanowni Państwo, cieszę się, że tak licznie, żeście się zebrali. Drodzy Państwo, w Kodniu vis-a-vis Pacyfiki jest dwa piękne miejsca, dwa piękne pomniki, które powstały dzięki nam, mieszkańcom. To świadczy tylko i wyłącznie o naszym patriotyzmie. Ja tu z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować ojcu proboszczowi, całej służbie liturgicznej za odprawienie tej Eucharystii w dzisiejszym intencjonalnym ojczyzny. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję składającym miejsce, dziękuję młodzieży, przedszkolakom, panu dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych, oczywiście panu Tomaszowi za wygłoszenie tego słowa. Dziękuję wszystkim radnym, wszystkim mieszkańcom przybyłym i wszystkim gościom. Drodzy Państwo, to nie jest przypadek, że te dwa pomniki są vis-a-vis bazyliki, bo jedno z drugim idzie w parze. Dziękuję, życzę miłego popołudnia.